ponad 1000 podpisów pod petycją w sprawie modernizacji chodników w Radomiu. Nauczyciele odebrali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Lux Sportowa Czwórka Wosztyl EU Radom przegrała z Medykiem Konin. Działacze Nowoczesnej w ciągu 3 tygodni zebrali ponad 1000 podpisów pod petycją w sprawie remontów chodników w Radomiu. Zdaniem przedstawicieli ugrupowania Ryszarda Petru w wielu miejscach ciągi piesze są zaniedbane, a władze miasta przeznaczają za mało pieniędzy na ich modernizację. I nie chodzi tutaj tylko o wyremontowanie samych chodników, ale całą architekturę, tak zwaną małą architekturę dla pieszych, czyli dodatkowe ławki, oświetlenie i tereny zielone wzdłuż ciągów dla pieszych. Dokładnie zebraliśmy 1321 podpisów w tak krótkim czasie. Te podpisy zbieraliśmy po to, aby Urząd Miasta, nasi wybrani przez nas przedstawiciele, władze miasta przeznaczyły na ten cel 4 miliony złotych w przyszłorocznym budżecie. Teraz politycy Nowoczesnej chcą przekonać radnych do pomysłu zwiększenia puli pieniędzy na remonty chodników w przyszłorocznym budżecie miasta. Razem z petycją złożymy dzisiaj na ręce wszystkich radnych Rady Miejskiej w Radomiu 28 listów osobistych z apelem o poparcie naszej petycji oraz o wywarcie nacisku na Urząd Prezydenta, aby ta proponowana przez nas kwota 4 milionów złotych znalazła się w przyszłorocznym budżecie, nawet gdyby trzeba było dokonać jakichś stosownych poprawek w projekcie tego budżetu. Oprócz tego działacze Nowoczesnej proponują przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie remontów chodników oraz miejsc, gdzie w pierwszej kolejności miałyby one zostać zrealizowane. W poniedziałek nauczyciele z regionu radomskiego odebrali z rąk władz oświatowych i samorządowych medale i odznaczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto ważne, myślę, dla całego środowiska nauczycielskiego. Przypomina on nam o wartości, jaką niesie za sobą edukacja oraz także o misji i roli nauczycieli w kształtowaniu młodych ludzi, dzieci i młodzieży w naszym wychowaniu. Odznaczenia odebrało ponad 150 nauczycieli. Będą to oczywiście krzyże za długoletnią służbę, będą to odznaczenia państwowe, które będzie wręczał pan wicewojewoda Artur Standowicz, będą to nagrody ministra edukacji narodowej, będzie ten medal, który jest chyba najbardziej też ceniony przez nauczycieli, czyli medal Komisji Edukacji Narodowej, ale też będą moje nagrody mazowieckiego kuratora oświaty. Podczas poniedziałkowej uroczystości uhonorowano również pracowników placówek oświatowych. Cieszę się z tego bardzo, że doceniona została moja praca przez te parę lat pracy w szkole. Jako pracownik danej szkoły jestem konserwatorem. No, wykonuję wszystkie prace, które związane są z naprawą wszelką w szkole. Bardzo miło i sympatycznie za tą pracę. 32 lata pracuję już w Jedlińsku w sekretariacie. Także no, miło, że doceniono mnie. Wzruszenia nie ukrywali również nauczyciele. Otrzymałam dzisiaj brązowy krzyż zasługi. Jest to dla mnie bardzo wzruszający moment, ponieważ no, chyba nie będę oryginalna. Wszyscy tak mówią, że jest to zakończenie pewnego etapu, nie krótkiego w życiu, bardzo ważnego. I docenienie przez władze państwowe mojej pracy. Czuję się doceniona przez dyrekcję, czuję się doceniona przez uczniów. Natomiast ten moment takiego formalnego odznaczenia jest również bardzo wzruszający. Jest to zwieńczenie ponad 20-letniej mojej pracy. Praca, która przede wszystkim jest dla mnie pasją, bo kocham kontakt z młodzieżą, bardzo wiele się od młodych ludzi uczę i można powiedzieć, że to jest moje hobby i no bardzo się cieszę. Jeszcze raz jestem wdzięczna dyrekcji, że nominowała mnie do tej nagrody i pani kurator, że mi ją dała. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. W niedzielę kolejny mecz w Ekstralidze rozegrały piłkarki Lux Sportowej Czwórki Wosztyl EU Radom. Ekipa Wojciecha Pawłowskiego przegrała na własnym stadionie z mistrzem Polski i uczestnikiem Ligi Mistrzów Medykiem Konin 0-5. Medyk to drużyna, która w tym sezonie Ekstraligi jeszcze nie przegrała. Zespół z Radomia nie zdawał przerwać tej serii. Już w 9 minucie wynik otworzyła Paulina Dudek. W 32 minucie wynik pewnym strzałem z 11 metrów podwyższyła Patrycja Balcerzak. 6 minut po przerwie Anitę Snopczyńską pokonała Anastasia Harłanowa.
Potem zespół z Konina otrzymał jeszcze dwa rzuty karne, które znów skutecznie na bramki zamieniła Balcerzak. Ostatecznie medyk pokonał Lux Sportową 4-5-0. Mecz był słaby, jak na ekstraligowe warunki. Czwórka i trudno się dziwić panu trenerowi. Ograniczała się tylko do niskiego pressingu i gry z kontry. I trzeba przyznać, że kilka długich piłek udało im się zagrać i wykorzystała niefrasobliwość dzisiaj mojego bloku obronnego, bo dochodziła do kilku sytuacji, no niestety żadna z nich, niestety dla czwórki, a niestety dla nas, żadna z nich nie zakończyła się skutecznym strzałem. Zespół mój, myślę, że ciągle myślami był w Lyonie i dzisiaj prezentował słabą dyspozycję i strzelecką, i taktyczną, i myślę, że również mentalną. No nie ukrywam, że zdarzyliśmy się dzisiaj po raz kolejny z rzeczywistością ekstraligową. A dzisiaj to już w ogóle z drużyną czterokrotnego ostatniego mistrza Polski, medyka Konin i uczestnika Ligi Mistrzów. No, uważam, że w porównaniu z poprzednim spotkaniem z Górnikiem Łęczna dziewczyny zagrały troszkę lepiej, bo mieliśmy nawet kilka sytuacji do strzelenia bramek, które no moim zdaniem jedna bramka powinna dzisiaj wpaść. Szkoda tych sytuacji Moniki Płóciennik z początku drugiej połowy, bo my nie strzelamy, a za chwilę stracimy dwie bramki. I tutaj ta dekoncentracja na początku drugiej połowy już nie pierwszy raz nam się przytrafiła, bo w poprzednim meczu z Górnikiem Łęczna. Kolejny mecz Radomianki rozegrają dopiero w niedzielę 29 października. Podopieczne Wojciecha Pawłowskiego zmierzą się na wyjeździe z AZS-em PSW Biała Podlaska. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania programu Kontrast. Tym razem gościem Krzysztofa Czabana jest Mateusz Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezydenta Radomia. Telewizyjna premiera programu o godzinie 17.45. Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering. Płyn do WC Domestos 750 ml 5,99. Płyn do prania Perwoll 2 plus 1 litr 15,99. Szampon Elsev 400 ml 9,49. Leclerc. W środę w Radomiu pogodnie, słonecznie i ciepło na termometrach do 18 stopni. W czwartek nieco więcej chmur, ale padać nie powinno. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 15 stopni na barometrach 1017 hektopaskali. W piątek wciąż będziemy mogli cieszyć się polską złotą jesienią. Termometry wskażą 19 stopni.